Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj zapraszam na Book Haul. Ostatni Book Haul na moim kanale pojawił się w maju, tak więc to już 3 miesiące temu. W związku z tym, że minęło tak dużo czasu od poprzedniego Book Haulu, to sporo z tych książek, które mam Wam dzisiaj do pokazania, a jest ich chyba 17, w każdym razie gdzieś między 15 a 20, sporo z tych książek mogliście już na moim kanale zobaczyć, czy to w reading vlogach, czy gdzieś tam w podsumowaniach, czy w jakichś TBR-ach, planach czytelniczych. Tak więc nie będę się chyba tutaj rozgadywać, mam nadzieję. Jeśli jakąś z tych książek już czytałam, to na pewno dam Wam o tym znać i będziecie mogli znaleźć jakąś taką moją pogłębioną opinię na kanale, a tutaj tylko szybciutko pokażę Wam, jakie nowości znalazły się na mojej półce w ciągu tych 3 miesięcy. I myślę, że nie ma już co przedłużać, tak więc zaczynajmy. I jako pierwszą książkę mam tutaj moją zdobycz z Vinted i jest to książka Tata Williama Whartona. Tę książkę kupiłam, ponieważ wylosowaliśmy ją do czytania jako następną w takim klubie czytelniczym w moim mieście, natomiast ja ostatecznie na to spotkanie nie mogłam pójść i książki też nie przeczytałam, ale ona dalej jest w moich planach, ponieważ to nie jest tak, że kupiłam ją tylko ze względu na ten klub czytelniczy, tylko gdzieś tam właśnie ta książka od dawna za mną chodziła, już to Wam kiedyś chyba mówiłam właśnie przy okazji TBR-u. Natomiast do tej pory jej nie przeczytałam. Jeżeli chodzi o samego Williama Whartona, to czytałam Ptaśka dawno, dawno temu i to jest też książka, którą chętnie bym sobie odświeżyła, bo no po prostu niewiele pamiętam. Ale tak jak wspomniałam, Tato na pewno gdzieś tam w dalszych planach jest, także cieszę się, że jest na mojej półce. I kolejna zdobycz z Vinted to coś, co również czytałam bardzo dawno temu, bo chyba w gimnazjum, tak więc już no z 15 lat temu. I jest to książka Cień wiatru Carlosa Ruiza Zafona. To jest oczywiście bardzo popularna książka i bardzo popularny autor. Natomiast tak jak wspomniałam, ja tę książkę czytałam bardzo, bardzo dawno temu i po prostu niewiele już pamiętam, a wiem, że dla wielu osób jest to bardzo ważna książka. Wielu osób jest to też ulubiona książka, także również bardzo chętnie bym sobie odświeżyła i w ogóle przeczytała też kolejne części tego cyklu, bo tych części jest więcej, natomiast Cień wiatru to jest ta najbardziej popularna książka, jeżeli chodzi o Zafona właśnie. Tak więc to jest również coś, co chciałabym sobie w dalszej przyszłości odświeżyć i cieszę się, że jest na mojej półce. Teraz będzie taka seria książek, o której już bardzo dobrze znacie, bo w ciągu ostatnich 3 miesięcy właśnie mówiłam o nich bardzo, bardzo dużo na moim kanale, więc szybciutko Wam tylko pokażę. I przede wszystkim mam tutaj Nagie serca Colleen Hoover, książka, którą czytałam w e-booku po angielsku, ponieważ ja akurat tę autorkę wolę czytać w oryginale, jakoś lepiej mi się przyswaja wtedy jej książki, bardziej mi się one podobają. Natomiast ta książka spodobała mi się tak bardzo, że stwierdziłam, że kupię sobie również polskie wydanie, a dawno nie kupowałam książek Colleen Hoover, bo właśnie kupowałam raczej angielskie e-booki, natomiast na półce zatrzymałam się chyba na Confess, tak mi się wydaje, że to jest ostatnia książka, jaką kupiłam po polsku. Tak więc zdecydowałam się tym razem zrobić wyjątek. Beach Read to książka, o której na 100% słyszeliście, bo jest bardzo popularna w te wakacje. To jest właśnie taki typowy wakacyjny romans. Mnie osobiście całkiem się ta książka podobała, naprawdę miło spędziłam przy niej czas. Więcej o niej opowiadam w reading vlogu, tak więc na pewno znajdziecie go na moim kanale, jeżeli jesteście zainteresowani, ale też myślę, że w podsumowaniu lipca, bo właśnie w lipcu tę książkę czytałam. Tak jak mówiłam, mnie się ta książka bardzo podobała, wiem, że nie wszyscy są jej fanami, natomiast ja się świetnie bawiłam i właśnie tego po tej książce oczekiwałam. I kolejny zakup to Biblioteka o północy Matta Haiga. To jest książka, o której również Wam ostatnio mówiłam, też w tym samym reading vlogu, w którym mówiłam o Beach Read, bo właśnie wtedy te książki czytałam, z tego co kojarzę, tak, chyba tak. I to jest książka, co do której ja pokładałam wielkie oczekiwania, z tego względu, że to jest książka, która wygrała w 2020 roku Goodreads Choice Awards i no, bardzo wiele pozytywnych opinii na jej temat słyszałam, szczególnie za granicą, ponieważ w Polsce ta książka nie jest zbyt popularna, chociaż teraz widzę, że więcej osób po nią sięga, natomiast generalnie nie jest tak popularna, jak była właśnie za granicą. Natomiast troszkę się rozczarowałam, jeżeli chodzi o jakby język tej książki, ponieważ koncepcja jest świetna, natomiast językowo ta książka troszkę mi nie podeszła, ale mimo wszystko uważam, że jest to taka bardzo optymistyczna, bardzo lekka, przyjemna książka. Książka otulacz, jak to już mówiłam właśnie czy to w reading vlogu, czy w podsumowaniu lipca. Także tam na pewno znajdziecie takie szersze opinie. Polecam, ale nie jest to coś wybitnego na pewno. Kolejna książka, znowu zdobycz z Vinted, to jest kolejna książka B.A. Paris na mojej półce. Jak na pewno wiecie, ostatnio czytałam książki tej autorki jak szalona w zasadzie, bo przeczytałam już 4 i na razie się zatrzymuję, ponieważ Pozwól mi wrócić, to jest już ta słabsza książka, jeżeli chodzi o twórczość tej autorki, a słyszałam, że te 2 kolejne są nawet jeszcze gorsze, tak więc na razie nie będę już po nią sięgać. Po tę autorkę, natomiast czekam, aż wyda coś nowego i wtedy pewnie po tę nowość sobie sięgnę, ale pozwól mi wrócić, to na razie ostatnia książka B.A. Paris, o której usłyszycie ode mnie i również o niej mówiłam w podsumowaniu lipca, zdaje się, bo wtedy właśnie tę książkę czytałam. Następnie mamy Dewocję Anny Ciarkowskiej i to również jest książka, którą już czytałam, także jak widzicie, nagrywanie Book Haul tak rzadko ma ten plus, że mogę Wam o coś więcej o tych książkach opowiedzieć albo po prostu przekierować Was do filmów, w których o tych książkach mówiłam. Tutaj z tą książką również był reading vlog, to znaczy ja tę książkę na reading vlogu zaczęłam czytać, a dokończyłam ją później i chyba to było w czerwcu, wydaje mi się, że znajdziecie tę książkę w podsumowaniu czerwca albo maja, w tym momencie nie pamiętam dokładnie. Jeżeli chodzi o Annę Ciarkowską, to bardzo podoba mi się jej styl pisania, bardzo przemawia do mnie, jak ta autorka pisze.
Natomiast sama historia gdzieś pod koniec mi się rozeszła troszkę, jakoś tak, no nie wiem, ta końcówka podobała mi się dużo mniej niż początek. Zresztą widać to po znacznikach, bo właśnie w pierwszej połowie książki mam mnóstwo znaczników, a w drugiej połowie tak naprawdę wcale. Mimo wszystko jest to książka warta polecenia. Jest to historia dziewczynki, a później kobiety, która wychowuje się w malutkiej miejscowości, gdzie no, każdy wszystko o wszystkim wie i gdzie bardzo ważna jest religijność, wiara, chodzenie do kościoła co niedzielę. Bardzo ważne jest to, co sobie myśli o nas druga osoba. Takie środowisko bardzo katolickie i bardzo religijne. Uważam, że to jest bardzo współczesna książka i bardzo ważna obecnie i osobiście ją polecam i na pewno sięgnę po inne książki Anny Ciarkowskiej, znaczy po w zasadzie tą drugą jej książkę Pestki, bo wiem, że ona napisała chyba jeszcze jedną, już w tym momencie nie pamiętam tytułu, ale tamtą jakoś szczególnie nie jestem zainteresowana na ten moment, ale po Pestki na pewno bardzo chciałabym sięgnąć. Okej, i to chyba koniec książek, które miałam już okazję czytać, tak więc o kolejnych nie będę mogła Wam zbyt wiele powiedzieć ani przekierować Was do żadnych filmów na moim kanale. Kolejne książki, które tutaj mam, to są dwa prezenty, które dostaliśmy z moim narzeczonym od jego siostry, kiedy do nas przyjechała w odwiedziny. I pierwsza książka to jest Jadłonomia. Ja śledzę Jadłonomię, często właśnie, może nie często, ale raz na jakiś czas na pewno sięgamy po przepisy Jadłonomii właśnie. No i dostaliśmy taką pięknie wydaną książkę kucharską, która jest naprawdę wydana cudownie. Tutaj są takie piękne fotografie. To są oczywiście przepisy w pełni wegańskie, ponieważ no właśnie w takich przepisach specjalizuje się autorka. Wydanie jest piękne, natomiast te przepisy są niekiedy dosyć skomplikowane z tego, co już przeglądałam. Mimo wszystko ta książka na pewno cieszy oko i fajnie będzie po prostu coś takiego mieć, wiecie, taką małą biblioteczkę książek kucharskich również. Na pewno będzie się pięknie prezentować i bardzo się cieszymy, że otrzymaliśmy taki piękny prezent. A druga książka to jest również prezent właśnie i to jest coś absolutnie cudownego, a jest to Galeria Kotów. Historia sztuki z pazurem. I są to zdjęcia bardzo znanych obrazów, wszystkich takich najsłynniejszych dzieł sztuki, typu właśnie Dziewczyna z perłą, czy na przykład Mona Lisa. No, wszystkie generalnie najsłynniejsze obrazy, o których możecie pomyśleć, tutaj są. I są one przerobione na kocią wersję, to znaczy właśnie tymi głównymi postaciami są koty. I ta książka absolutnie skradła moje serce, jestem w niej zakochana, a ponadto jest cudownie wydana na takim, wiecie, porządnym papierze, na takim śliskim papierze. Te zdjęcia są cudowne, ona też pięknie pachnie. Także to jest taka, wiecie, książka albumowa, której się no nie czyta, bo tutaj tekstu za bardzo nie ma, ale jest tak piękna do przeglądania. O, tutaj na przykład mamy damę z łasiczką. Wydaje mi się, że się światło może odbijać właśnie od tych stron, bo one są takie śliskie. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, natomiast bardzo tę książkę polecam, chociażby do przejrzenia sobie. To jest też taka typowa coffee table book, wiecie, taka książka, którą można położyć gdzieś tam na stoliku kawowym i jak przyjdą goście, to po prostu mogą sobie przejrzeć i się pozachwycać. I pewnie kiedyś tak zrobię, jak będę miała ładny stolik kawowy. Natomiast no, jestem tą książką naprawdę zachwycona i polecam Wam zerknąć, jeżeli lubicie koty i lubicie obrazy, to na pewno Wam się spodoba. Kolejne dwie książki otrzymałam od wydawnictwa Znak i pierwsza z tych książek to jest książka Wszystkie piosenki o miłości i dostałam tę książkę, ponieważ pomagałam w wyborze okładki, to znaczy wydawnictwo napisało do mnie i do wielu innych osób zajmujących się gdzieś tam w internecie książkami i poprosiło po prostu o pomoc w wyborze okładki i później w ramach podziękowania podesłali nam właśnie finalne egzemplarze tej książki. Muszę przyznać, że ja początkowo nie do końca byłam nią zainteresowana, natomiast pojawia się coraz więcej bardzo pozytywnych opinii na temat tej książki i widziałam też właśnie u Julki Prokop, że bardzo jej się ta książka podobała, także myślę, że ostatecznie ją chyba przeczytam, bo jestem teraz naprawdę zaintrygowana po tylu pozytywnych opiniach. I druga książka, którą dostałam właśnie razem z tą, w tej samej paczce, to jest taka książka niespodzianka, bo ja się jej zupełnie nie spodziewałam i też niewiele o niej wiem. A jest to książka Jerzego Szperkowicza, Wrócę przed nocą. To jest reportaż. Tutaj mamy w ogóle bardzo ciekawe polecajki Marcina Wichy i Magdaleny Grzebałkowskiej. Marcin Wicha pisze, że są takie książki, przy których inne milkną. To jest właśnie jedna z nich. Także naprawdę brzmi to bardzo ciekawie. Sam reportaż dotyczy II wojny światowej i zaginionej matki i po wielu latach dorosły syn tej właśnie zaginionej podczas wojny matki, wraca na Białoruś do swojego domu i postanawia dowiedzieć się, co się z jego matką wydarzyło. Także to będzie to chyba taka bardzo emocjonalna książka, bardzo taka, wiecie, przepełniona emocjami, jakimiś traumami z dzieciństwa, bardzo trudnymi wydarzeniami. Brzmi to naprawdę ciekawie i przejmująco, więc myślę, że kiedyś ją przeczytam, chociaż nie jest ona jak na razie priorytetem na mojej liście, ale również bardzo się cieszę, że ją otrzymałam, bo naprawdę się nie spodziewałam zupełnie, a myślę, że jest to coś, co może trafić w mój gust czytelniczy. Kolejne dwie książki pochodzą z tego samego zamówienia co Beach Read i Biblioteka o Północy, a jest to Lato Ali Smith, czyli ostatni już tom tej tetralogii o porach roku właśnie tej autorki. Jak wiecie, ja zachwycałam się jesienią. Zima dalej przede mną, ale po zimę sięgnę już na dniach, ponieważ no nie kończę, ale jestem w połowie Wojny Makowej i jak tylko skończę Wojnę Makową, to zabieram się właśnie za zimę. Już postanowiłam, że żeby nie wiem jaka książka wpadła mi w oko, a już kilka mi wpadło w oko, które Wam zaraz pokażę, to najpierw przeczytam Zimę Ali Smith właśnie. Później będzie wiosna, no i lato w ostatniej kolejności, także no nie mogę Wam nic o tej książce powiedzieć, bo też te opisy z tyłu są takie bardzo tajemnicze i niewiele tak naprawdę można z niej wynieść.
jest, ale na pewno przeczytam, mam nadzieję, że do końca tego roku uda mi się przeczytać cały ten cykl, bo no, jesienią jestem zachwycona i mam nadzieję, że pozostałymi tomami również będę zachwycona. Jeżeli czytaliście lato albo w ogóle zimę czy wiosnę, to koniecznie dajcie mi znać, który tom jest Waszym ulubionym. I książka, którą również mam w planach jeszcze na sierpień i mam nadzieję, że uda mi się wyrobić w czasie, to książka Państwo Gucwińscy, zwierzęta i ich ludzie. To oczywiście książka o tytułowych Gucwińskich, którzy byli właścicielami wrocławskiego zoo, właścicielami czy założycielami, już nawet sama do końca nie wiem. Natomiast są to postacie dosyć kontrowersyjne, ponieważ kreują się jako obrońcy zwierząt, natomiast oni przetrzymywali dzikie zwierzęta we własnym domu, czy też zamykali, na przykład tutaj jest taka historia niedźwiedzia, który przez chyba 12 lat żył na bardzo malutkiej przestrzeni, zdecydowanie za małej jak na jego potrzeby. Tak więc trochę tutaj mam wrażenie, ta książka, to jest takie śledztwo reporterskie w zasadzie, trochę mam wrażenie, że będzie po prostu odzierać te postacie z legendy i troszkę rzucać inne światło na państwo Gucwińskich. I tutaj właśnie przeczytam Wam kawałek blurba z okładki, no bo myślę, że najlepiej to po prostu odda to, o czym ta książka jest, bo sama nie do końca potrafię Wam jeszcze wyjaśnić. Widzimy błyskawiczne kariery państwa Gucwińskich i narastające wokół nich kontrowersje, aż do ich głośnego odejścia z zoo. Marek Górlikowski oddaje głos bohaterom i świadkom minionych wydarzeń. Stawia pytania o naturę człowieka, zwierzęcia i zmieniające się przez lata relacje między nimi. Ja uwielbiam zwierzęta i ten temat zawsze mnie porusza, także jestem bardzo tej książki ciekawa i na pewno dam Wam o niej znać, bo myślę, że to będzie taka książka, którą warto będzie poznać. A ja też usłyszałam o niej w ogóle po raz pierwszy u Magdaleny Kostyszyn, czyli u założycielki bloga, czy też fanpage'a Chujowa Pani Domu, która bardzo tę książkę polecała i mówiła, że to będzie zdecydowanie jedna z najlepszych książek tego roku, także tym bardziej nie mogę się doczekać. I ostatnie 4 książki, które tutaj mam. To jest moje najświeższe zamówienie. Przyszło do mnie dosłownie kilka dni temu, mogliście je widzieć ostatnio na moim Instagramie, jeżeli mnie tam obserwujecie. I tak jak wspomniałam, są to 4 książki, 2 nowości. Jedną z tych nowości jest książka Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata. Ja o tej książce słyszałam już dawno temu, kiedy była jeszcze wydana w Polsce pod tytułem Inne zasady lata, bodajże, o ile się tutaj teraz nie mylę. I już wtedy była dosyć popularna, natomiast zniknęła z rynku, wyczerpał się nakład i po prostu no, była zupełnie niedostępna. Natomiast już wtedy pamiętam, że wiele osób tę książkę polecało. Natomiast teraz wydawnictwo Winidia postanowiło wznowić ten tytuł w oryginalnej okładce w dodatku, tak więc z powrotem mamy możliwość sięgnięcia po tę książkę i widzę, że jest bardzo popularna, zresztą tego się spodziewałam, wiedziałam, że ta książka będzie wszędzie i widzę, że już właśnie zaczyna być, ale mimo wszystko wszyscy tę książkę polecają, jest na nią ogromny hype, także nie ukrywam, że mam wobec niej dosyć duże oczekiwania i chciałabym po nią sięgnąć jak najszybciej, natomiast no, w sierpniu koniecznie jeszcze muszę przeczytać Zimę Alice Smith, dopiero po zimie mogę sobie gdzieś tam, tak sobie postanowiłam, że mogę gdzieś tam zamieszać w tym swoim TBR-ze, tak więc być może, jeżeli jeszcze zdążę, to w sierpniu uda mi się tę książkę przeczytać. Kolejna nowość to książka, na którą czekałam od kiedy właściwie usłyszałam w zapowiedziach o tej książce, a wyjątkowo wydawnictwo poznańskie zapowiedziało tę książkę dosyć wcześnie, bo wydaje mi się, że już parę miesięcy temu było wiadomo, że ona zostanie wydana. I jest to książka 11 września, Dzień, w którym zatrzymał się świat. I tutaj autor zaczął spisywać historię ofiar i rodzin osób, które zginęły w atakach terrorystycznych w 2001 roku w Stanach Zjednoczonych. Zaczął tę historię spisywać tak naprawdę tuż po samej tragedii, tuż po samym tym wydarzeniu i spisywał je przez, tutaj gdzieś jest napisane, chyba 10 lat, przez kilkanaście lat tutaj nawet jest ujęte z tyłu na blerbie, tak więc no kawał czasu i no wydaje mi się, że to będzie po prostu jedna z najbardziej poruszających książek, jakie ktokolwiek z nas w życiu przeczyta, bo dotyczy bardzo delikatnego tematu, bardzo trudnego tematu, a jednocześnie opowiada takie, z tego co mi się wydaje po opisie, takie bardzo osobiste historie właśnie ludzi, którzy no albo bezpośrednio doświadczyli tej tragedii, albo po prostu w niej zginęli. Tak więc też nie mogę się doczekać tej książki, chociaż trochę się obawiam tej lektury, obawiam się właśnie tego, że ten ładunek emocjonalny będzie taki no zbyt duży jednak, więc myślę, że będę sobie tę książkę dawkować. I 2 ostatnie książki z tego buchola kupiłam, ponieważ, tak jak wspominałam w ostatnim filmie, jakiś czas temu założyłam TikToka i od tamtej pory przebywam na BookToku dosyć dużo i te książki tam są bardzo popularne. I to są takie książki kupione właśnie pod wpływem BookToka i pierwsza z tych książek to jest książka, którą ja w ogóle wcześniej jakoś bardzo nie byłam zainteresowana, natomiast widzę, że wiele osób tę książkę poleca i jest to Nasz ostatni dzień Adama Silvery. Jeżeli chodzi o tego autora, to wiem, że on jest dosyć popularny, natomiast ja jeszcze nie miałam przyjemności czytać żadnej jego książki. No a właśnie, tak jak mówię, ta książka, akurat ten tytuł przewijał mi się tak wiele razy gdzieś tam w internecie, że postanowiłam zacząć właśnie od tej. Jeżeli czytaliście, to dajcie koniecznie znać. To jest, z tego co wiem, historia 2 chłopaków, którzy dowiadują się, że został im tylko jeden dzień życia i historia tego, jak ten dzień wykorzystają. Nie wiem, czy tutaj nic nie mieszam, ale tak mi się wydaje. W ogóle tutaj jaki króciutki jest blurb z tyłu, zobaczcie. Dosłownie 5 linijek. Także też wygląda to dosyć tajemniczo, bo z samego tego opisu dowiadujemy się właśnie tylko tyle, że główny bohater dostał telefon, że w ciągu 24 dni czeka go niechybna śmierć i żeby wykorzystał ten czas jak najlepiej. I druga taka książka,
która na TikToku pojawia się absolutnie wszędzie, to Pieśń o Achillesie. Ja tę książkę oczywiście widziałam już wcześniej, ponieważ ona miała swoją premierę bodajże w czerwcu i również wtedy była bardzo popularna. Wielu osobom się bardzo podobała. Ja też nie czytałam nigdy nic tej autorki, to znaczy mówię tutaj głównie o Kirkę, bo chyba tę książkę ta autorka napisała. Natomiast byłam tymi książkami gdzieś tam zainteresowana, chodziłam wokół nich od jakiegoś czasu, ponieważ są to oczywiście takie retellingi mitologii greckiej, a no, ja historię bardzo lubię, zawsze lubiłam historię, zawsze szczególnie ta antyczna, starożytna historia bardzo mnie interesowała, co prawda bardziej egipska niż grecka, natomiast grecka oczywiście również, więc z przyjemnością tę książkę przeczytam, tym bardziej, że tak jak mówię, widziałam tak wiele zachwytów i tak wiele osób tę książkę polecało, że nie mogłam się po prostu powstrzymać. A ponadto, ponieważ jest to bookhaul, to bezkarnie mogę się tutaj pozachwycać wydaniem tej książki, a jest to książka wydana w serii butikowej wydawnictwa Albatros, czyli w tej samej serii co Rebeka, którą już Wam tutaj pokazywałam milion razy, bo jestem absolutnie zachwycona wydaniem, no i ta książka wydana jest w równie piękny sposób. Tutaj też mamy twardą oprawę, obwolutę, pod obwolutą ta książka prezentuje się tak, także naprawdę to jest jedna z najpiękniej wydaje mi się wydawanych serii w Polsce, jeżeli chodzi o właśnie polskie książki, polskie przekłady, to właśnie seria butikowa wydawnictwa Albatros naprawdę wygląda pięknie. Mam nadzieję, że sama książka będzie również piękna i warta polecenia. Jeżeli czytaliście, to również dajcie znać, co o tej książce myślicie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten book haul. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Koniecznie dajcie znać, jeżeli czytaliście którąś z tych książek i możecie ją polecić, albo może którąś odradzić. I jeżeli są jakieś książki, o których chcielibyście szybciej usłyszeć na moim kanale, gdzieś tam w podsumowaniu miesiąca na przykład, to również dajcie mi znać, wezmę to pod uwagę przy tworzeniu swojego TBR-u na kolejne miesiące. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!